Dzień dobry, tu Perły z Pakamery, Beksi i Capri. I dziś będziemy omawiały film pod tytułem Irina Palm. Ja to na początku powiem o aktorce, która gra główną bohaterkę, bardzo ciekawa. To jest aktorka, to jest Marianne Faithfull, piosenkarka, która w 1964 roku nagrała taką piosenkę As Tears Go By, którą dla niej napisali Rolling Stonesi. Później Rolling Stonesi też tę piosenkę sami nagrali, ale ciekawostką jest to, jak ona tam brzmi delikatnie i subtelnie, jak śpiewa. Przesłuchajcie sobie, tu podlinkujemy pod filmem w opisie tę piosenkę. I taka ciekawostka, Marianne Faithfull głos tak się bardzo zmienił, że gdy śpiewała z Metallicą The Memory Remains, tu sobie zapisałam, matko też mój angielski, to głos miała niższy niż James Hetfield. Podobno kobietom z wiekiem obniża się głos. Ale bardzo, bardzo. A myślałam, że ja mam niski, jak śpiewam. Także podlinkuję te dwie piosenki, żeby sobie porównać właśnie, jak bardzo obniżył się głos, bo się obniża, ale to jest naprawdę zadziwiające obniżenie głosu, aż takie szokujące. Czyli taki jeszcze niżej jak alt? Tak. Tak. Posłuchacie sobie, słuchacze, i ty pewnie też, bo jesteś sama ciekawa. Bardzo. I teraz właśnie przejdźmy do filmu Irina Palm, do którego obejrzenia namówiłam cię ja. Ten film oglądałam wiele lat temu i niedawno sobie odświeżyłam, bo to jest taki film, który nie wiem, bardzo ciekawy, bardzo fajny, ale jakoś się nie chcę go szybko oglądać drugi raz, bo tak, mimo że to jest taka gorzka komedia, znaczy gorzka, no komedia, ale gorzka właśnie, to on tak mocno trochę w głowie zostaje, tak po emocjach bije i tak człowiek nie chce niektórych elementów, nie? Do niektórych wracać. Takich przygnębiających. Nie, no w sumie tak. No, są też przygnębiające faktycznie te momenty. No. Taka ta beznadzieja, nie? Wiesz co, mi tu utkwiła ta muzyka. Tam jest w zasadzie tylko jeden utwór gitarowy taki, takie plumkanie. On jest taki monotonny i taki bardzo smętny. I to właśnie tak, mam wrażenie, że ten utwór to oddaje tak jakby ten to całe życie Iriny, że ono takie jest, właśnie takie na pozór monotonne, takie, ona sama powiedziała, że ona, że jest nudna taka i w ogóle mało interesująca, nie? I to takie, ja przynajmniej takie wrażenie odniosłam, że te, na pozór ta jej bohaterka taka jest właśnie, że taka no nudna, taka ma swój świat, ale to nie jest nieciekawe takie, no. No dobra, to opowiedz tam przybliżmy trochę, bo ja... To może tak... Pewnie to oglądałaś... Zresztą masz inną perspektywę niż ja, bo oglądałam drugi raz, no? No tak. Na świeżo. To tak w skrócie może by powiedzieć można o tym filmie, że to jest historia taka pani w kwiecie wieku, nie? Tak. Też po 50, nie? Maggie. I ma takie życie, no tak męża pochowała, ma syna, ma wnuka, no ale jest problem, ponieważ wnuczek jest poważnie chory, no i toczy się walka w zasadzie o jego życie. I jest problem, bo potrzebne są pieniądze w pewnym momencie, żeby po prostu ten dzieciak mógł być leczony. I no i jest problem ze zdobyciem tych pieniędzy, bo to jest dosyć duża suma, którą no dosyć szybko trzeba zdobyć. No i zdesperowana Irina no szuka pracy, chociaż no jest w takim wieku, gdzie no ciężko jest znaleźć pracę i też ona nie ma jakichś takich wyszukanych umiejętności. No i przypadkowo trafia na ogłoszenie, oczywiście
W ogłoszeniu jest, że potrzebne są hostesy, ale oczywiście te hostesy to jest w przenośni i ona trafia do taka agencja towarzyska, coś, taki dom publiczny, nie? Taki klub, nie? Tam klub taki, tam jest, o coś, no, takiego, tak. Taki erotyczny klub. Dokładnie. I no cóż, no taka pani to... No co ona mogłaby robić w ogóle w takim klubie? No ale właściciel mimo wszystko próbuje znaleźć w niej jakąś pozytywną stronę, no i odkrywa, że Irina ma bardzo delikatne dłonie, więc no, na próbę przeznacza ją, no nie wiem jak to powiedzieć, troszeczkę tak brzydko do ręcznej roboty, no nie? Taka, tak, tam jest taka budka, taka nowość. Budka, to... nowość, tak, sprowadzona z Japonii. Dwie budki. Tak, dwie z budki, Japonii. Tak, tak. I ona tam po prostu zaczyna tam, pracę. Tam może, nie wiem, obrazowo powiemy tak, mm-hmm. że tam są po prostu dwa, tam jest otwór w tej budce, a Irina siedzi po drugiej stronie. Mhm, tak. No i w zasadzie tak to jest, że nagle się okazuje, że... a w ogóle to ona nie ma na imię Irina, Maggie. Ona ma na imię Maggie, a ten szef nadał jej taki pseudonim, po prostu Irina Palm, żeby się bardziej kojarzyło z jakąś taką gorącą laską. Tak, no i wracając do sedna sprawy, okazuje się, że Maggie jest bardzo dobra w swoim fachu. Robi furorę, tak. Tam nawet ten szef ją w pewnym momencie testuje i jest bardzo tak zadowolony. Tak, nagle okazuje się, że konkurencja chce Maggie podkupić. No i przy okazji jest też taka sytuacja, że w ogóle w całe rzemiosło młodsza koleżanka ją wprowadza. No i też wychodzi taka sytuacja, że klienci tak jakby odchodzą od tamtej koleżanki, a kolejka ustawia się u Maggie, więc też nagle Maggie traci no, tą koleżankę z pracy, bo ona jednak robi awanturę, że jak ty śmiałaś w ogóle... Ja ci pomagałam, a ty zabrałaś mi klientów, ja teraz idę na bruk, nie wiem jak ja się utrzymam, mam dziecko do utrzymania i tak dalej. Także też taki dramat jest w pewnym momencie. Tak, no ale ta Maggie przecież nic nie robiła, nie? No nie, no co ona mogła? Ona tylko wykonywała swoje zadanie. Ona miała po prostu gładkie dłonie, no. Tam, bo taki był moment ciekawy, jak ona przychodzi o tej pracy, nie? Jak sobie powiesiła obrazek, tak, kwiatka, herbatka, fartuszek, tak. Kapciuszki. Tak. Ona to traktowała jak taką normalną pracę. No. Tak. Tak. No i w pewnym momencie zaczynają się problemy, ponieważ Maggie dopada łokieć penisisty. Tak. Tak, ma problem z ręką, no, ręka jest nadwyrężona, no oczywiście z nadmiaru pracy. No pieniądze się pojawiają, no tu jest duży plus, ale niestety w pewnym momencie syn się dowiaduje odkrywa o wszystkim. Tak. No i... No jest problem. Nie chce przyjąć tych brudnych pieniędzy. Dokładnie. Mhm. Bo ona chyba pożycza od tego szefa pieniądze i ma to odpracować. W ratach mu oddaje i ma to odpracować. Mhm. Tak. Mhm. A on tych pieniędzy nie chce. Mhm. No i jest taki problem. Ale przyjmuje i wszystko się dobrze kończy. Mhm. Tak. No mało tego, ta synowa zaczyna ją doceniać. Tak, tak, to jest piękne. Bardzo wdzięczna, tak, bo tak z tą synową, no tak nie do końca było dobrze, mam wrażenie. No synowa jest pod ciężkim wrażeniem, że ona była gotowa na wszystko, prawda, żeby ratować tego wnuka. No ale tam jeszcze na marginesie się też takie rozgrywają scenki z życia Maggie, gdzie ona... Z koleżankami się spotyka, nie? Tak, tak, tak. I one takie utraktują jako taka głupia Maggie, nie? Tak. Tak. A zwłaszcza ta jej dobra przyjaciółka, która tak, okazuje się... Tak, tylko partnerka do brydża chyba i to tyle, tak. Tak, tak. I ona w pewnym momencie szokuje swoje przyjaciółki, bo, które są bardzo, bardzo w ogóle ciekawe, pożera je ciekawość. Gdzie ona tak znika. Gdzie ona tak znika w ogóle i nagle tak wszystko taka inna się zrobiła, nie? No i w pewnym momencie się dowiadują i to po prostu jest bardzo ciekawe, kiedy one z jednej strony są w szoku, bo to wszystko tutaj brycz, tak, w ogóle potępiają, takie damy. Prawda?
ale są takie ciekawe szczegóły. Tak, potępiają, a jednak bardzo się dopytują o szczegóły tej pracy, nie? Tak, tak. I tam się oczywiście Maggie bez skrępacji opowiada. Bardzo dobrze. Tak, wszystkie szczegóły. No. To jest właśnie fajne, jak Maggie się tak wyzwala i... Tak. I po prostu tam szczęki kopary im opadają. Samego końca nie powiemy, ale bardzo dobrze się skończyło, prawda? Nie tylko... Że nie tylko to jest pozytywne, że syn i synowa i dziecko wylatują do... bo to chyba do Australii była... Nie, chyba Australii była ta operacja, ale tam również bardzo są takie pozytywne zmiany w życiu Maggie. I to jest... I to jest ciekawe. Znaczy to tego jednego nie zaspoileruj, nie zaspoilerujemy i nie opowiemy. Nie błagajcie, nie proście na kolanach, nie tak. Powiemy, sami musicie zobaczyć. Sami musicie zobaczyć, jak to się fantastycznie skończyło. Tak. No i właśnie takie przesłanie z tego filmu, co ja wyniosłam. Opowiem, teraz ja. Teraz ja opowiem, co ja wyniosłam. To, z czym nie wszyscy się zgadzają, bo wiem, rozmawiam w pracy czasem i wiem, że nie wszystkim to pasuje, ale ja uważam, że dla dzieci robi się wszystko. Także to, co ona zrobiła dla tego wnuka, to tak właśnie trzeba zrobić było. Bo nie było innego rozwiązania, dziecko trzeba było ratować. Straszne jest to, że się te pieniądze nie znalazły, nie wiem, państwowe, tak? No ale to, nie wiem, tak widocznie tam u nich jest, podobnie jak i u nas. Że nie na wszystkie operacje są pieniądze państwowe. I niektórzy rodzice to muszą do tego dorosnąć, żeby to stwierdzić, a niektórzy rodzice właśnie w obliczu jakiejś takiej porażki w życiu dziecka, czy dziecko jest nieszczęśliwe, albo w obliczu choroby, dopiero wtedy się opamiętuje i właśnie tak rzeczywiście tak powinno być, że dla dziecka powinno być wszystko. I Irina to dokładnie zrobiła. Ona się poświęciła, prawda, bo to na pewno nie było łatwe dla takiej osoby w tym wieku pójść w ogóle, wejść do tego klubu i w ogóle starać się o pracę. Nie wiem, nie bała, na pewno się bała śmieszności, że, prawda, że ktoś tam ją wyśmieje, czego ty, babo, tutaj szukasz. A zdecydowała się, weszła i zrobiła wszystko. No to mi się to, bardzo mi się to podobało. No ona musiała się przełamać w ogóle tam, te jej początki, kiedy jest wprowadzana w ogóle w to rzemiosło, że tak to nazwę, to widać, że ona czuje obrzydzenie, a mimo wszystko no musi się, wie, że musi się przełamać i robi to, no bo no wie, z jakiego powodu to robi. Tak, dla wnuka. I trzeba go ratować. I tu mi się przypomniało w tym momencie taki wątek z Babylon Berlin, z takiego serialu kultowego dla mnie, wspaniałego, który gorąco polecam. Jest trzeci sezon na HBO. Tam jest taki, na początku ta policjantka, znaczy później przyszła policjantka Charlotte, po prostu łapie się no, wszelkich zajęć, żeby zarobić na rodzinę, żeby przetrwać, żeby się utrzymać, żeby, no bo nie wiem, nie popłynąć, bo to się dzieje zaraz po pierwszej wojnie, za czasów Republiki Weimarskiej, była straszna bieda w Niemczech i no, trzeba było robić wszystko, żeby przetrwać. I ona też się po prostu prostytucją się zajmowała, bo nie było innego wyjścia, także ta determinacja, powiem, że zaimponowała mi. I tu tak samo determinacja Iriny też mi bardzo zaimponowała. Mimo, że te koleżanki ją potępiły. Tak, ale co, o czym tu mówić, jak tu jest w ogóle życie dziecka, nie? A z drugiej strony sobie tak myślę, że mimo wszystko, że ta praca była taka no, obrzydzająca ją i no, jakaś na pewno niewspaniała, nie taka do chwalenia, to w jakiś sposób ona ją wyzwoliła i otworzyła nie, na życie. Bo po pierwsze ona właśnie taka była Maggie do niczego, no to się okazało, że jednak Maggie do czegoś, bo ona miała... pewność siebie, ma talent, no miękkie ręce, ale to tak jest może śmieszne, no ale to ją też otworzyło chyba na inne, nie, sfery w życiu, że zaczęła od tego życia czegoś oczekiwać i przede wszystkim to
właśnie może kluczową scenę powiem. Dla mnie kluczową scenę powiem. Dla mnie to kluczowa była ta scena, która na mnie wywarła takie wielkie wrażenie, jak ona tej swojej przyjaciółeczce rzuciła prosto w twarzy, wiedziała o tym, że ona ma romans z jej mężem, i jak wywaliła wszystkie pamiątki po tym mężu z domu, a przedtem była na tyle szara i na tyle zahukana, że wiedziała o tym, godziła się z tym i jeszcze tam pielęgnowała jakieś wspomnienia po tym mężu i jego pamiątki trzymała, nie? To było takie straszne. A ta praca ją wyzwoliła, żeby właśnie być takim szczerym i prawdziwym i po prostu jest jak jest i do widzenia. Wrzuciła tej przyjaciółce prosto w twarz. Ja wszystko wiedziałam, wywaliła jego rzeczy i koniec, kropka. I skończyła z tym, rozprawiła się z przeszłością. No i druga scena, o której wspomniałaś właśnie, gdy ona z tą synową przedtem słabo żyły, a potem ta synowa ją zaczęła podziwiać i doceniać to, co zrobiła. To też ta scena była dla mnie taka bardzo ważna. No i to tyle z mojej strony. Gorąco polecam. A ty? Ja to może powiem o mojej scenie. Dobrze. Kluczowej. A u mnie to była ta scena, jak syn się dowiedział i jej przyszedł do domu, wpadł do niej i zrobił jej awanturę i powiedział, że niech zabiera te pieniądze, on wszystko w ogóle odda, on nie chce tych pieniędzy. I dlaczego ta scena jest dla mnie kluczowa? Chodzi mi o te emocje, bo ten syn, no taka trochę ciapa był, tak. Mi się wydaje, że on taka ciapa, tutaj go spokojny. I to był ten jedyny raz, kiedy on pokazał i bardzo mi się w ogóle podobało, jak aktor zagrał to, że to były takie prawdziwe emocje. Śmiać mi się chce, jak mówię, że to takie emocje, nie? Ale rzeczywiście, no, widać było tą miłość do matki, że on tego nie mógł przeżyć, że matka tak się dała poniżyć, że sama tak się poniżyła, że on, to mi się wydaje, że to nawet, nie wiem, czy to było jakiś tam wstyd przed ludźmi z jego strony, tylko wiesz, to na takiej zasadzie, że on tak jakby nie mógł tego zdzierżyć, że jego matka została poniżona, nie? I tak w moim odbiorze. No nie wiem, może ktoś inny inaczej to odbierze, ale właśnie, że to była taka z jednej strony złość taka na nią i w ogóle taki szał do takiej szewskiej pasji się doprowadził, a z drugiej strony no gdzieś w tym wszystkim była miłość chyba, ale też z drugiej strony też i chyba jego jakaś taka ambicja, no bo jednak tak jak rozmawiałyśmy, że synowa jakoś nie miała oporów i była w stanie to docenić, poświęcenie i być wdzięczna. No a syn z jednej strony tutaj uniósł się honorem, ale z drugiej strony też myślę, że gdzieś to był taki ten ból w nim siedział, no nie wiem. Także to jego matka, no ale... No ale chodzi mi o te takie emocje, że to była taka, w tym filmie było dużo, albo było dużo smutku, albo no były te, powiedzmy te, chociaż też bardzo, powiedzmy, w sposób kulturalny, no nie wiem, delikatny, pokazane te sceny w tej agencji podczas pracy Iriny. Gdzie też mam wrażenie, że ono do tej pracy, mimo że ją coś tam na początku obrzydzało, to jednak podeszła chyba jak do każdej innej pracy, nie? Że ona tam miała jakąś tam podomeczkę taką, tak, żeby się tam nie wybrudzić, jakieś tam kwiatuszki, obrazki czy coś tutaj, no to była dla niej po prostu praca jak każda inna, więc sobie też... No to właśnie fajnie, że tak do tego podeszła, że... Tak. Tak, że się nie utożsamiła z tym jakoś, tylko po prostu, no tak chyba do... Żeby takie człowiek, życie, nie? Tak, że człowiek do wielu rzeczy tak podchodzi, jak ona właśnie do tego, tak na porządku dziennym, no. No, w każdym razie sukces był. Tak. No sukces był i w pracy, tak trochę z przekozy powiedziałam się, ale najważniejsze, że wnuczek został zoperowany, że się udało uzbierać na te operacje i że to się w ogóle wszystko jakoś tak pozytywnie skończyło. Nie? Fajne. Tak. Wiesz, mnie na przykład, chociaż ta jej postać wydawała się by taka nudna, że ma swój świat i tak dalej, to jednak miała w sobie coś takiego bardzo fajnego, że
Pierwsza sprawa to taka ładna kobieta. Fakt, że ona właśnie tak jak powiedziałaś, że ta praca w pewnym sensie ją wyzwoliła, że i też ona jakoś tak zaczęła bardziej siebie chyba jako kobietę tutaj dostrzegać, a nie tak. tylko jako taką najpierw żonę, potem matkę, babcię, nie? No też urzekła mnie ta jej miłość właśnie do tego wnusia, kiedy ona tam go odwiedzała. No to było widać. Takie, ona fajnie moim zdaniem zagrała, nie musiała wiele się wysilać, właśnie nie pokazywać aż takich emocji, powiedzmy, jak w pewnym momencie ten syn, ale ona jakoś tak sobą całą zagrała, że niby taka prosta postać, a jednak widać było jakąś taką głębię w niej. Boże, mówię tak wzniośle teraz. Ale nie, no naprawdę, no. To tak dokładnie było, to nie wiem... Pewnie to jest wspaniała aktorka, bo na tym to polega, że takie oszczędne środki, a potrafi wyrazić. Wszystkie te emocje, wszystko co w jej głowie się działo, to miałaś wrażenie, że doskonale wiesz, nie? Co tam tak, się dzieje. Tak, że ona jakoś tak, niby ta twarz była taka cały czas albo pogodna, albo zatroskana, a niby cały czas ta sama ta twarz, ale widać było na tej twarzy to, co w niej w środku się rozgrywało, tak, nie? No i na ile oceniasz ten film? Film oceniam, wiesz co, na 2. No tak jak powiedziałaś, że to nie jest film, który za chwilę od razu bym chciała obejrzeć, tylko to jest taki film, który obejrzałam, zrobił na mnie wrażenie i za jakiś czas po prostu warto jest do niego wrócić i sobie odświeżyć. Tak, ale to właśnie musi trochę czasu upłynąć. O Boże. Właśnie to jest taki film, co zapomniałam. O czym? Kubku. O kubeczku! No, ale mów. No dobrze, to teraz. No, bo se rozbiję. No już brzdęknęłam. To teraz kubeczek. Już. Ja też się z tobą zgadzam. Chociaż no nie wiem, tak się waham między 2 a 3. A może dać 3? Przecież nie musisz tak samo jak ja. No ale też go nie chcę tak zaraz oglądać. Ale bardzo gorąco i serdecznie wszystkich zachęcamy. Jest... Gdzie on jest? Na CDA. Na CDA. Tak. Co darmo. Można tak obejrzeć. Jest. For free. No, wszystkich zachęcamy, bo film jest bardzo, bardzo ciekawy. Tak, jeszcze przypomniała mi się jedna refleksja co do tego filmu. Taka właśnie refleksja mnie naszła, że to ta Maggie Vel Irina Palm, że to taka była krucha, delikatna osóbka, taka słaba, można by powiedzieć, nie? Pozornie. A jak to, proszę, w rękach takiej kobiety mężczyzna staje się po prostu w pewnym momencie no bezbronny totalnie. Tak. Ale jakie tam w ogóle były kolejki? Nie, dokładnie. Musicie obejrzeć jeszcze właśnie te sceny, jak konkurencja ją chciała podkupić. Tak, ona była, no i jej ręka chyba najsłodniejsza w mieście. Dokładnie. I najcenniejsza. Tak. Tych się tam nie lubili, no, ale była lojalna. Tam, gdzie pieniądze pożyczyła i tam, gdzie jej chcieli pomóc, to tam została przy tym szefie. Tak jest. Jako tak. Miki. Miki chyba się szef nazywał. Chyba Miki się szef nazywał. On chyba z Bałkanów pochodził. Tak. No. No. Także bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszej opowieści o filmie. I obejrzyjcie sobie. Pa, pa. Pa, pa. See you later, alligator. Pa. Pa.